Cześć moi drodzy, witamy Was serdecznie, ponownie z Bożydarem, oczywiście Wawrzynem. Dzisiaj sobie będziemy rozmawiać o grupie B. O grupie B, gdzie gra Portugalia, Hiszpania, Maroko, Iran. To bardzo fajna grupa, zapraszamy do wysłuchania. No i teraz tak panowie, wydaje się, że bardzo fajna grupa na wstępie, bardzo fajna grupa dla Hiszpanii, dla Portugalii. Tak. Wydaje się właśnie, że tutaj pojedynek o pierwsze miejsce gdzieś będzie między właśnie Hiszpanią, Portugalią i warto powiedzieć, że 15 czerwca o godzinie 20 właśnie te dwie drużyny spotykają się w pierwszym dla siebie meczu grupowym. Mhm. Jak panowie widzicie, kto tutaj raczej zwycięską tutaj ręką wyjdzie. Trzeba podkreślić jedną rzecz. Portugalia jest mistrzem Europy. I wydaje mi się, że pokazała naprawdę klasę jednak na tym Euro. No a Hiszpania ten ostatni tak naprawdę mundial w Brazylii, nie wyjście z grupy, ale mimo to, że eliminacje przeszli błyskawicznie, jak zawsze. To może być tu naprawdę mega maczyko czekać nas w tej grupie od razu na wstępie. Więc tutaj raczej ja bym był bardziej za Portugalią. No ja się tutaj nie zgodzę z tobą, bo mi się wydaje, że no Portugalia już jest też trochę na wyczerpaniu i no ten turniej, oczywiście nie zdobyli Mistrzostwa Europy, ale też bardzo się męczyli, bo wyszli z trzeciego miejsca. Na Mistrzostwach Świata tej możliwości nie ma. Nie ma tam teraz, zresztą Portugalczycy zawsze mieli, może poza Ugalmeidą, czy wcześniej Pauletą, jakiś problem z środkowym napastnikiem, tam tę rolę jakby pełnił. No Eder zdobył bramkę, tak, go nie ma w kadrze w ogóle, więc z Cristiano Ronaldo no to też jest zagadka, bo widzimy, że ta końcówka jego sezonu, no to jest maszyna, tak, ale ta maszyna no też gdzieś w pewnym momencie potrzebuje jakiegoś resetu, a te ostatnie tygodnie w jego wykonaniu są słabsze. Też nie wiadomo, czy to nie jest oszczędzanie na ten mundial, znaczy, bo 15 bramek w eliminacjach robi swoje. Ale tak, oszczędzaniem, ale nie sądzę, że oszczędzałby się w dwóch półfinałowych meczach mistrzów, w finale, gdzie tak naprawdę nie był widoczny. No to trzeba sobie szczerze powiedzieć, Ronaldo nie był widoczny w tych meczach i może być jakieś zmęczenie materiału, już też jakby nie patrzeć ciężkim, długim sezonem. Ja też tak uważam, że Hiszpanie trochę chyba nabrali pokory po tych ostatnich kiepskich wynikach, bo im się też już wydawało, potem jak zdobywali Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, to taka była era w zasadzie do nich należąca, ale tam jest cały czas grupa tych piłkarzy, którzy już te wielkie turnieje mają za sobą, więc tam jest stabilizacja tego składu, co mi się zawsze w tych drużynach mocnych podoba, że jeżeli jest stabilizacja składu, a nie wymiana co chwilę tych piłkarzy, no to świadczy o tym, że to jest moc tego zespołu i nie trzeba wybierać. Tak jak Vicente del Bosque, no też wydawało się, że już zakończy swoją trenerską karierę, pracował dłużej. No też pewnie poza jego kosztem z tymi napastnikami tam jest trochę problem, ale no pamiętacie wcześniejsze turnieje, kiedy wygrywali, tam nie było typowego środkowego napastnika, zdobywali złote medale. No bo tutaj można powiedzieć, że środek pola bardzo dużo pomaga w tym. Jak zawsze. No, bo środek pola mają naprawdę niesamowity. Jeżeli rozmawiamy o bezpośrednim pojedynku z Portugalią, to wydaje mi się właśnie, że tym środkiem pola są w stanie wygrać to pierwsze spotkanie i tak naprawdę no, później mają Maroko i Iran zapewnić sobie tym pierwszym meczem mogą wyjść z grupy, z pierwszego miejsca i w sumie mieć spokój ducha tak naprawdę. I zagrać z Egiptem, tak? Na przykład. A mamy jakiś tutaj kurs na to, jakąś propozycję, czy nie? Tak, jeżeli na pierwszy mecz nie. Na pierwszym nie. Mamy propozycję do całej grupy długoterminową, także o tym zaraz. Czyli tutaj my z Bożydarem jesteśmy zgodni, że raczej Hiszpania. No ja to za Portugalią. Robert za Portugalią, także dobrze, są podzielone zdania. Mamy jeszcze tutaj Maroko i Iran. Czy są to drużyny, które w jakikolwiek sposób na chwilę obecną są w stanie nawiązać walkę z takimi, no trzeba powiedzieć, gigantami jak Portugalia i Hiszpania? Znaczy ja myślę, że tak, że Maroko to na pewno będzie zespół, który będzie ciężko sforsować, bo oni w eliminacjach chyba nie stracili żadnej bramki. Mają tego Benatia, mają takiego pomocnika defensywnego Karima El Ahmadiego, którego pamiętam jeszcze z Feyenoordu Rotterdam, to był naprawdę świetny piłkarz, taki organizator gry od tyłu, niewysoki, ale świetny w destrukcji, też w rozdzielaniu piłek, także mi się wydaje, że to będzie atut tego zespołu. Będzie im ciężko strzelić bramkę, natomiast no, ja nie twierdzę, że nie są w stanie Portugalczyków pokonać, ale to też nie będzie taki mecz, powiedziałbym, że nie wiem, Portugalia wygra 3-0 i pozamiata sobie sprawę w ciągu czyli gdzieś tam minut. Jest szansa. To bym powiedział, wyżej bym ich cenił jednak niż Iran. I to nawet dużo wyżej. Tak bym to odbył. No o Iranie też tyle nie wiemy, trzeba powiedzieć. No tak, trzeba ich pochwalić, że jest to jako pierwsza narodowość z Azji, która awansowała na mundial, Iran. Mhm. Więc to też trzeba im oddać, że naprawdę pogratulować tego. No i co? Ostatnie cztery imprezy, cztery mundiale to jest nie wyjście z grupy i wydaje mi się, że w tym roku może zdarzyć się to samo.
Raczej tak, ale też na pewno tam podobnie jak w przypadku Maroka, chociaż tam więcej Marokańczyków gra w Europie. No pamiętajmy, że taki turniej to jest też promocja dla tych zawodników. Tak. I tutaj też się wyliczyła dyspozycja dnia, także to jest to turniej. To jest raz, ale też jakby fakt chęci wypromowania się powoduje, że ci piłkarze mogą też bardzo grać pod siebie. Pokazać jakby swoje umiejętności, a niekoniecznie grać zespołowo, także to jest... Poza tym południe, tak? Można by o tym rozmawiać. Tak, charaktery trochę inne. Tak jest. Czyli tutaj mimo wszystko Hiszpania dla nas faworytem tej grupy. Tak. Za nimi raczej Portugalia, która no powiedzmy sobie, może mieć jakieś problemy, jak ostatnio miewa w takich meczach turniejowych. I tutaj nasza propozycja, jeżeli chodzi o grupę B, no to dajemy dokładną kolejność. Pierwsza Hiszpania, druga Portugalia mimo wszystko, że te drużyny właśnie w tej kolejności wyjdą z grupy po kursie 2,25 w ofercie Forbet, więc kurs naprawdę całkiem fajny jak na to zdarzenie. Wydaje tylko, mi się, tylko te dwie tylko ten, reszta się nie liczy. No wiadomo, ten pierwszy mecz będzie decydował chyba o układzie tabeli, kto wyjdzie z pierwszego, kto tak się wydaje. Więc fajnie, że od razu pierwszy mecz tej grupy i mamy taki... Chyba, taki że Maroko wody. Albo Iran postarają się o niespodzianki. Na pewno napsują krwi, mogą napsuć krwi tym najlepszym gigantom tutaj Europy w tej grupie, ale nie wydaje mi się, żeby coś wielkiego zdziałało. Czyli nawet jeżeli będzie remis, co na pewno jest też wynikiem prawdopodobnym, to tak z drugiej strony mam wrażenie, że jeżeli chodzi o zdobywanie bramek, to Hiszpanie będą skuteczniejsi niż Portugalczycy. Więc nawet w przypadku siedmiu punktów jednego drugiego zespołu Hiszpania moim zdaniem będzie wyżej. Bo tutaj liczy się postawił 2,25, czyli podwojenie już takie całkiem ładne. Czyli w tej grupie po prostu liczy się do nas to, żeby Hiszpania wygrała, Portugalia druga i nic więcej tak naprawdę nas, jeżeli chodzi o tą propozycję, nie interesuje. Czyli jest zgodność, tak? A co dalej, tak ewentualnie zapytam, już poza konkursem z Hiszpanami, z Portugalią? Ja myślę, że Hiszpania, tak jak mówiłeś na początku, Bożyda gdzieś tam odrobiła lekcję i ja myślę, że są w stanie dojść daleko. Tym bardziej, że jeżeli wyjdą z pierwszego miejsca, tak jak mówiliśmy, no prawdopodobnie trafią na Egipt lub Rosję, naszym zdaniem, więc już no, duży handicap. Są. A co dalej, no to już zobaczymy. No też widzimy, jaka jest dominacja tych klubów jednak hiszpańskich. No właśnie. To jest no. Pucharach do też dobrych zawodników. Kilku lat, więc to nie jest tak, że nagle, tak? Więc pewnie od roku na 2014. Cały czas w topie. I mają zawodników doświadczonych, którzy byli na takich turniejach, a też są w stanie jeszcze pobrać w piłkę na wysokim poziomie, więc no Hiszpania moim zdaniem może zajść wysoko. Też tak uważam. To fan Portugalu jest jednego zdania. Nie, no ja powiem nie tak. Podoba się. Każdy pamięta ten... Nie, czemu? Każdy pamięta ostatnie Euro. Portugalia zdobywa mistrzostwo Europy, no ale wiadomo, te mecze już w fazie pucharowej, no to były dogrywki. Karne. I karne, więc no gdzieś się męczyli chłopaki. Ale myślę, że jednak ta... Wyjdą z grupy, później jeszcze z dwa mecze, ale już po drugim meczu. Dla Hiszpanii, o Hiszpanii, nie, o Portugalii. Czyli już... czy naszym zdaniem po prostu Hiszpania dojdzie wyżej? Portugalia zagra 5 meczów, no i odpadnie. No dobra. Tak, tak, bo fajną grupę mają, tak patrząc z teorii. To jest mundial. Tak się mi się wydaje, że nie wiadomo na kogo trafisz. My też mieliśmy taką jakby tę drabinkę mieliśmy lepszą niż Włosi, tak? Podczas Euro 2016. No wiadomo, jeżeli zakładamy, że Uruguay wygra grupę A, to lepiej gdzieś tam trafić na drugi zespół niż na Uruguay, który jest dużą turniejową. Ale widzisz, ale gdyby ten mecz był ostatni, to już można byłoby kalkulować. Tak jest, a tutaj nie ma kalkulacji. No dobra. Jeżeli chodzi o grupę B, to by było na tyle. Oczywiście. No się zgadzamy, tak? Zgadzamy się, jesteśmy zgodni jak na razie. No to z całą Portugalią. Ale czas pokaże. Ale to też nie może być takie proste, tak? Oczywiście, że tak, za łatwo by było. Jeżeli chodzi o grupę B, to by było na tyle. I już niebawem słyszymy się tutaj rozmawiając o grupie C. Dzięki wielkie, trzymajcie się.